Demolish Games, spółka z grupy Ultimate Games, będzie kontynuować kultową serię Demolish and Build. Obecnie spółka jest właścicielem Demolish and Build 2017, 2018, a także Car Demolition Clicker. O tym, jak wygląda model biznesowy studia oraz jakie są najbliższe plany Demolish Games, porozmawiam dziś z prezesem spółki, panem Pawłem Dywelskim. Dzień dobry, witam panie Pawle. Dzień dobry. Demolish Games to stosunkowo młoda spółka, której założyciele i udziałowcy posiadają spore doświadczenie w branży game dev. Proszę powiedzieć kilka słów o samej strukturze zatrudnienia w spółce. Dobrze. No, oprócz mnie tutaj jest jeszcze w spółce Mateusz Zawadzki, który jest wiceprezesem. Mateusz Zawadzki jest prezesem oprócz tego spółki Ultimate Games. To jest tutaj wiodąca spółka, jeżeli chodzi o wydawnictwo gier na polskim rynku. Pomysłem tak naprawdę na założenie tej spółki było stworzenie wydawnictwa, które będzie się skupiało głównie na symulatorach, na grach symulacyjnych. Dlatego tutaj na początek dostaliśmy właśnie taką pewną markę, jaką jest Demolition Build. I tą markę teraz będziemy tutaj rozwijać, między innymi przez kontynuację i produkcję następnej części. Natomiast drugim takim pomysłem było to, żebym jako twórca gier też mógł się bardziej zaangażować w produkcję tych gier i dzięki temu upewnić się, że te gry będą w jak najlepszej jakości, żeby zmniejszyć ryzyko tych nieudanych produkcji. Chciałbym teraz przejść do samego modelu biznesowego Demolish Games. No i moje pytanie, ile gier firma chciałaby produkować w skali roku, a także na jakie konsole mają te produkcje trafiać? Więc w skali roku planujemy 3 do 5 produkcji. W tej chwili już mamy jedną tak naprawdę produkcję. Natomiast oczywiście wszystkie gry będą na początku wydawane na PC-ta, na platformie Steam. Natomiast później po tej premierze na Steam każda gra praktycznie będzie portowana na pozostałe konsole, czyli na konsole PlayStation, na konsole Xbox i Nintendo Switch. Okej, czyli de facto gracze, którzy nie posiadają danej konsoli, będą mogli mieć dostęp na swojej, to dobra wiadomość, no bo jeżeli gra dobrze się przyjmie, no to właśnie gracze z różnych konsol będą chcieli również w nią zagrać. Natomiast moje pytanie dotyczy właśnie już obecnego portfolio, czy też tego, nad czym obecnie spółka pracuje. Ile obecnie gier posiadacie w fazach produkcji, w fazie preprodukcji? Więc tak, w fazie produkcji posiadamy w tej chwili jeden tytuł, to jest już wspomniany wcześniej Demolition Build, najnowsza wersja. W tej chwili to ma roboczy tytuł Demolition Build 21. To jest kontynuacja tej właśnie serii, która jest naszym tutaj głównym zasobem spółki. Natomiast w preprodukcji w tej chwili rozpoczęliśmy 3 gry. Pierwsza z nich to jest symulator partyzanta z II wojny światowej. W tej chwili jest przygotowana właśnie preprodukcja tej gry. Druga gra to jest Explosive Demolition Simulator. To jest symulator wyburzania wielkich budynków za pomocą materiałów wybuchowych. Jest to też bardzo pokrewne z właśnie serią Demolition Build. Natomiast trzecią grą, która w tej chwili w preprodukcji się znajduje, to jest najnowszy tutaj nasz nabytek. To jest gra Alone in Darkness. Niedawno właśnie nie zdobyliśmy prawa autorskie do tej serii. Jest tutaj gra przygotowywana przez młody zespół Who Made This. To jest ich pierwsza gra i to jest platformówka taka z elementami takimi mrocznymi, z takim bardzo ciekawym klimatem. Chciałbym zacząć od tego głównego projektu, z którym tak naprawdę najbardziej utożsamia się spółka. Chodzi oczywiście o grę Demolition Build. Skąd tak duża popularność tej gry? Proszę powiedzieć coś może o fabule i samej rozgrywce. Sukces gry najprawdopodobniej wiąże się z tego, że to jest gra, która wpisała się bardzo dobrze w swoją niszę. Czyli takich gier symulacyjnych, które opierają się na prowadzenie firmy budowlanej, to tak naprawdę w momencie premiery była najlepsza gra tego typu. Do tej pory zresztą się sprzedaje. Jeżeli chodzi o samą grę, no to tutaj takim dużym elementem jest to, że to gra pozwala graczom, którzy są zainteresowani na przykład obsługą czy działaniem maszyn budowlanych, też to jest gra, która pozwala właśnie używać takich maszyn, niszczyć budynki,
Dużym plusem jest też gry to, że to w przeciwieństwie do większości gier jednak na rynku, to jest gra, która można, przy której można się zrelaksować, bo nic tutaj nas nie goni, nic nie próbuje tej gracza zabić, natomiast jednocześnie pozwala dać takie odczucie rozwoju, ponieważ w grze gracz prowadzi firmę, więc tutaj zakupuje nieruchomości, może zatrudniać pracowników, zarabia pieniądze, więc cały czas jest takie dobre odczucie. Natomiast drugim takim ciekawym, myślę bardzo istotnym elementem tej sukcesu tej serii jest bardzo dobrze wykonanie tej gry. Tutaj poprzednie studio, które tę grę robiło, bardzo dobrze się przyłożyli i ta gra była relatywnie wolna od błędów i w dobrej oprawie graficznej, więc tutaj to bardzo tej grze pomogło. Wspomniał Pan o aktualnych pracach nad najnowszą częścią Demolition Build. No i tutaj moje pytanie, co będzie wyróżniać tę właśnie najnowszą wersję w porównaniu z poprzednimi? Przede wszystkim tutaj bardziej stawiamy na rozwój tego, co już jest, czyli te wszystkie mechaniki, które tak graczom się podobały, to my będziemy je kontynuować. Oczywiście też pilnie obserwujemy uwagi graczy co do poprzednich części, żeby to wszystko, co im się nie podobało, żeby naprawić czy poprawić. Jeżeli zaś chodzi o nowe mechaniki, to chcemy bardzo postawić na środowisku, w jakim gracz operuje, żeby było ono też ciekawsze niż w poprzednich wersjach oraz żeby działania gracza, na przykład jakieś wyburzanie budynków czy budowanie nowych rzeczy, żeby też widział, że jego akcje wpływają na to, że ulepszają te środowisko. Jasne. Przejdźmy teraz do tematu, który najpewniej interesuje graczy i osoby, które będą chciały zakupić Demolition Build 21, tę najnowszą wersję. Czy może nam Pan powiedzieć, kiedy możemy spodziewać się premiery gry? Czy to będzie, może uda się konkretny dzień strzelić, natomiast jeżeli to będzie, nie wiem, jakiś okres, to również myślę, że będziemy zadowoleni. Dobrze, no dnia konkretnego jeszcze nie jestem w stanie podać, bo tak jak to widać w przypadku produkcji gier, te premiery często się cały czas przesuwają, natomiast bardzo ciężko jest ustalić, kiedy dokładnie taka premiera może mieć miejsce. Natomiast na dzień dzisiejszy planujemy tą grę wydać pod koniec przyszłego roku. Jasne. Demolition Build oczywiście, nie wiem dlaczego tak przekręcam, to nie jedyny obszar przyszłej działalności spółki. Nad czym jeszcze spółka pracuje? W tej chwili oprócz Demolition Build właśnie 21, przygotowujemy preprodukcję właśnie tych wspomnianych wcześniej tytułów, czyli Explosive Demolition Simulator i Simulator Partyzanta z II wojny światowej oraz Malone in Darkness. Natomiast jeszcze planujemy, znaczy nie tyle planujemy, co mamy w produkcji porty właśnie obecnych tytułów na konsolę. Czyli przygotowujemy port, kończymy port Demolition Build na konsolę PlayStation. Car Demolition Clicker niedawno miał premierę na Xboxie i teraz też są przygotowywane premiery na pozostałe konsole, czyli PlayStation i Nintendo Switch. Natomiast właśnie nie dość, że produkujemy te obecne tytuły, to cały czas jeszcze szukamy następnych, żeby jeszcze bardziej tutaj rozwinąć spółkę. Okej, a jeżeli chodzi już o sam rynek właśnie symulatorów, czy na tym rynku wciąż istnieje jakieś pole do kolejnych innowacji? Tak, jak najbardziej. Akurat taką cechą charakterystyczną do rynku symulatorów jest to, że każda kolejna gra nie zapełnia całego rynku, nawet nieważne jak by odniosła sukces, bo to jest rynek, który się składa z wielu małych nisz. Czyli na przykład też można powiedzieć, że symulatorem jest symulator, nie wiem, samochodu, jakieś wyścigowe, to są też symulatory i takie gry w ogóle nie stanowią dla nas konkurencji, więc jest wiele różnych nisz, które można zapełniać i każda praktycznie gra w tym rynku zajmuje swoją własną niszę. Natomiast inna sprawa, że jest jeszcze bardzo dużo tematyk, które się idealnie nadają na zrobienie symulatorów. Jasne. Chciałbym teraz, aby powiedział Pan kilka słów na temat współpracy Demolish z Ultimate Games, czyli głównym udziałowcem spółki, która przecież już od jakiegoś czasu jest notowana na głównym parkiecie giełdy papierów wartościowych. Tak, tutaj Demolish, tutaj Ultimate Games bardzo nas wspiera, zresztą to jest główny udziałowiec naszej spółki. Przede wszystkim oprócz osobistego doradztwa tutaj w prowadzeniu takiej działalności wydawniczej,
Też nas wspierają w zakresie marketingu, w pomocy przy testowaniu gier. Tutaj w tym zakresie bardzo ściśle współpracujemy. Jak i też pomoc, tak naprawdę dużo infrastruktury firmowej dzielimy z Ultimate Games. Zostaliście niedawno wydawcą oryginalnej gry Malone & Nightmares. Co wyróżnia tę grę? Czego gracze mogą się po niej spodziewać? Takim bardzo ciekawym elementem tutaj tej gry jest to, że to jest gra o bardzo takim mrocznym, ciekawym klimacie. Tutaj jest to gra, w której gracz gra chłopcem, który jest bardzo lękliwy, taki boi się ciemności. I ojciec tutaj kazał mu, wymusił na nim, że zgasi mu światło, kazał mu spać przy zgaszonym świetle tutaj, i to wywołało u chłopca mnóstwo koszmarów. I my jako gracz musimy mu pomagać te koszmary rozwiązać tutaj, tak jak inne gry, na których ta gra się wzoruje. Klimat taki mroczny, ponury ma być bardzo takim ciekawym elementem tej gry. Natomiast drugim elementem, który bardzo tutaj tej grze może pomóc, jest oprawa graficzna, która będzie się opierać nie na stworzonej grafice komputerowej, tylko na odręcznie rysowanych rysunkach tutaj przez twórców. A ile potrwa produkcja tej gry? Jeżeli chodzi o grę Malone & Darkness, to tutaj preprodukcja planujemy zakończyć na początku przyszłego roku. Wtedy też pokażemy jakiś zwiastun tej gry, już zaczniemy zbierać wishlistę. Natomiast sama produkcja prawdopodobnie potrwa 10 do 12 miesięcy, więc tutaj liczymy na premierę najprawdopodobniej w okolicach początku 2020 roku, 2022. Okej, myślę, że temat portfolio udało nam się już dosyć dogłębnie omówić, natomiast chciałbym teraz przejść do tematyki, która jest nieco bliższa inwestorom, czyli dużej rzeszy naszych widzów. No i moje pytanie, czy i kiedy tak naprawdę spółka planuje zadebiutować na małej giełdzie New Connect, czy prowadzone są już jakieś przygotowania, prace przed właśnie tym potencjalnym debiutem? Tak, jak najbardziej. Tutaj w przyszłym roku mamy zamiar zadebiutować na giełdzie New Connect. Natomiast pracę zaczęliśmy już teraz. Podpisaliśmy już umowę z domem maklerskim, więc tutaj wszystkie procedury już zostały tak naprawdę rozpoczęte. Już tutaj silnie działamy, żeby to jak najszybciej ten debiut się odbył. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe szczegóły, no to będziemy je tutaj ogłaszać w następnych terminach. Jasne. Chciałbym mimo wszystko dopytać, no bo jednak przy okazji giełdowego debiutu jest to temat bardzo popularny, gorący. Mianowicie chodzi mi o emisję akcji, no i czy spółka planuje właśnie taką emisję i jaką mniej więcej docelowo kwotę chciałaby z tej emisji pozyskać? Tak, emisję jak najbardziej planujemy. Tutaj w przyszłym roku będziemy podawali więcej informacji. Też tutaj działania już rozpoczęliśmy, więc też planujemy tutaj wspólnie z domem maklerskim tę komisję dokonać. Natomiast więcej szczegółów też podamy najprawdopodobniej w przyszłym roku. Jasne. Chciałbym powoli przechodzić do podsumowania naszej rozmowy. No i tutaj moje pytanie, jakie są najważniejsze plany spółki na rok 2021? Więc takim najważniejszym takim zadaniem będzie debiut właśnie na New Connect. Tutaj bardzo silnie działamy w tym kierunku. Oprócz tego chcemy skupić się w pełni na produkcji gier, czyli na produkcji tego Demolition Build 21. To jest taki nasz najważniejszy zasób. Też planujemy pozyskać więcej kolejnych twórców, którzy tutaj będą nam pomagali, którzy będą tworzyli kolejne produkcje, więc cały czas poszukujemy nowych zespołów niezależnych z własnymi pomysłami, więc tutaj to jest takie bardzo dla nas ważne. A oprócz tego chcemy też rozbudowywać własny zespół, który będzie produkował dla nas kolejne gry symulacyjne.
Okej, okay. I jeszcze takie pytanie, które zadaję właściwie wszystkim moim rozmówcom, którzy mają cokolwiek wspólnego z rynkiem gamingowym, no pan oczywiście jako ekspert tutaj, mianowicie jakie są pana zdaniem perspektywy przed rynkiem gamingowym na rok 2021? 2020 był rokiem świetnym, natomiast pytanie, czy to tempo wzrostu całego rynku będzie kontynuowane, czy też możemy spodziewać się jakiegoś spowolnienia? Na razie wszystko na to wskazuje, że te trendy, które do tej pory się utrzymywały, będą dalej się utrzymywać w roku 2021. Akurat tutaj nic nie wskazuje na to, żeby to miało spowalniać. Gry tak naprawdę się sprzedają, nowe spółki są cały czas tworzone, więc jest tak naprawdę coraz więcej wydawców. Też jest bardzo dużo młodych zespołów, które są chętne do współpracy. To wszystkie pytania, które przygotowałem. Panie Pawle, bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. Ja również.